Duszpasterski.pl. Audycja Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej. W każdy piątek po godzinie 20. Witam bardzo serdecznie po przerwie. Słuchajcie Państwo audycji Duszpasterski.pl. Rozmawiamy o szerzeniu czci Bożego Miłosierdzia. Moim gościem jest dzisiaj siostra Jolanta Pietrzesińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Siostro, powiedzieliśmy właśnie sobie o tych obietnicach, które Pan Jezus przede wszystkim poprzez świętą Faustynę przekazuje każdemu z nas. Chciałbym, abyśmy zatrzymali się jeszcze przy tych obietnicach, bo oczywiście te obietnice zostały skierowane do konkretnych grup. Jedną z takich grup są kapłani. Jeśli chodzi o obietnice dla kapłanów, o czym mówi, czy też o czym przekazuje nam święta Faustyna w swoim dzienniczku? Przytoczę tekst, który słów Pana Jezusa, właśnie skierowanych przez Pana Jezusa za jej pośrednictwem do kapłanów. Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. No, niesamowita jest to obietnica pewnej nadzwyczajnej skuteczności nawracania grzeszników. To, co zwłaszcza ksiądz kiedy pytał się właśnie, słucha, prawda? Czy jako tam... kapłany, jako kapłan się słucha, to jest po prostu trochę gęsia skórka, aż na rękach powstaje, ponieważ Pan Bóg daje wielką łaskę poprzez kapłanów. Tak. I no, najwięcej tego ogłoszenia Bożego Miłosierdzia jest w święto. Tak, to jest taki szczególny dzień poświęcony, ale oczywiście tutaj Jezus nie mówi tylko o święcie, ale to tyczy się i momentu, wiadomo, sakramentu pokuty, tak, gdzie to szczególnie doświadczamy tego Bożego Miłosierdzia. Też chodzi o ogłoszenie czy rekolekcji, prawda, czy prowadzenie nabożeństw, które przygotowują do sakramentu spowiedzi świętej. Tak, to są jakieś takie, myślę, istotne momenty. No i też chyba ważne jest, tak, ale ważne jest też samo życie kapłana, życie duchowe też kapłanów, bo wiele osób się mnie pyta, jak to jest z księżmi, czy oni też się spowiadają. No wszyscy się spowiadają. Wszyscy się spowiadają. Tak jak kapłani się spowiadają, tak z pewnością siostry się spowiadają i spowiadają się wszyscy wierni świeccy. Dlatego też to otwarcie się na łaskę Miłosierdzia Bożego płynie ze wszystkich stron. To, o czym też tutaj dzisiaj mówimy, prawda, że Pan Jezus nie tylko poprzez świętą Faustynę, która była promotorką Bożego Miłosierdzia, ale poprzez wszystkich w Kościele pragnie udzielać swoich łask. Poprzez kapłanów, którym daje konkretne obietnice, poprzez wiernych świeckich, którym też daje konkretne obietnice, ale istotą tych obietnic jest przede wszystkim nasze otwarcie się na to działanie Bożej miłości i Bożego Miłosierdzia. Jak siostra uważa, a jak pomagać tym, którzy są zamknięci na te obietnice, jak są zamknięci na tą łaskę Bożego Miłosierdzia? To pytanie, które pewnie często pada, jeśli chodzi o siostry, bo siostry na co dzień głoszą to Boże Miłosierdzie i świadczą o tym Bożym Miłosierdziu. Jest to trudne, a często doświadczamy tego zamknięcia, które ma swoje różne źródła, tak, na Pana Boga. Powiem tak, ja też nieraz się nad tym zastanawiałam. Wiadomo, że potrzebna jest modlitwa, błaganie, ale nie tylko to. Potrzebna jest ofiara. I to, co przewija się, to, co jest tak widoczne w życiu siostry Faustyny, czy tych, którzy, no właśnie, poznali to miłosierdzie Boże, bo przecież na początku powiedzieliśmy sobie, aby rozważać mękę Pana Jezusa. Tak Jezus nas zbawił, tak? Ofiarą i całego swojego życia, szczególnie właśnie w godzinach swojej męki, śmierci, więc tą mocą największą będzie nie tylko nasza modlitwa, ale połączone z nią cierpienie, którego nikomu w życiu nie brakuje i pewnie nie zabraknie nigdy. To będą czy trudne sytuacje, czy cierpienie fizyczne. Nie pozwólmy, żeby to się marnowało. Ofiarujmy to właśnie za tych ludzi, którzy z jakichś przyczyn nam niewiadomych może nawet by chcieli, ale nie są w stanie. Ale co by siostra powiedziała takim osobom, które przeżywają ciężką chorobę? Kiedy w tej chorobie powodują
zwątpiewają, bo są osoby, które bardzo mocno w takich sytuacjach zawierzają się Bogu, zawierzają się Jego miłosierdziu, otwierają się na łaskę, ale są osoby, które w pewnym momencie się buntują, zamykają i pytają się, no gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Jego dobro, gdzie jest Jego miłosierdzie, skoro mnie doświadcza taka sytuacja, taka choroba. Powiem tak, nie lubię gdybać, więc nie powiem, co by było gdyby, ponieważ łatwiej jest w sytuacji rzeczywistej, kiedy Pan Bóg daje światło. Co powiedzieć takiej osobie? Tak, natomiast wiemy, że nie jest to proste i bardzo wiele osób, myślę, że jest to też jakaś droga w zamyśle Pana Boga, że ktoś się buntuje, że ktoś zadaje pytania. Przecież spójrzmy na historię Hioba chociażby, tak? Mhm. Ale on przed Panem Bogiem się tam, jemu zadawał pytania, do niego się zwracał. Tam szukał, no tak. Tak, odpowiedzi i ta odpowiedź przecież w końcu przyszła. I znamy takie osoby, które rzeczywiście bardzo, bardzo, no trudno, żeby nie przeżywać tego, przecież to nie możemy człowiekowi odmówić, tak? To nie jest takie proste. I znowu tutaj temat kończy się i powraca do zaufania, prawda? Tak, to zawierzenia. Wszystko będzie wracać do zaufania, bo tak summa summarum, kiedy rozważamy wszystkie te tematy, to zaufanie jest podstawową, myślę, najbardziej istotną i głęboką relacją do Pana Boga, że jest to istota jakiejś postawy w ogóle religijnej naszej do Pana Boga, że Jemu zawierzamy, Jemu ufamy. Tak jak dziecko, które gdzieś tam małe, ono, co ono może? Ono potrzebuje obrony od wszystkich, ono nie rozumie, ale jak ta mama trzyma na ręku, to nawet jakby bomba atomowa wybuchła, to dziecko, ono się nie boi, bo to mama go na ręku trzyma, tak? No tak. To tak mówię, ktoś może powiedzieć, że przesadzam. Nie, przecież mamy w Słowie Bożym, że choćby góry mogą ustąpić, wszystko może się wydarzyć, tak, ale miłość moja zawsze przy tobie jest. I myślę, że nad tym o to prosimy Pana Boga, żeby to zaufanie w nas było, żeby się nie poddać lękom, strachom. Przecież nieprzyjaciel nie śpi i chciałby, żebyśmy się wiecznie tylko bali, jeszcze raz bali, tak? A Jezus mówi, nie lękajcie się. Jezus przed samą męką mówi, chcę, aby właśnie radość moja w was była i to pełna. Przed tak straszną męką on mówi o radości. Nie lękajcie się, tak? To więc wierzmy temu słowu. To jest słowo Boga. On nas nie oszukuje przecież. I to jest piękne podsumowanie też naszej dzisiejszej rozmowy i chyba nie tylko dzisiejszej, ale naszych całych cykli spotkań, które w ostatnim roku mieliśmy przyjemność poruszać. Trzeba zaufać Panu Bogu, otworzyć się z radością na Jego Boże miłosierdzie. Pan Bóg z pewnością przyjdzie i wspomoże nas swoją łaską. No tematów o Bożym miłosierdziu jest naprawdę dużo. Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać. Bardzo serdecznie, siostrze, dziękuję za ten czas, za te rozmowy. Niestety nasz program duszpasterski.pl jeszcze za tydzień będzie po raz ostatni emitowany, ale to tylko będzie przerwa wakacyjna i po wakacjach mam nadzieję, że się spotkamy. To tak na zakończenie zapytam troszeczkę tak radośnie siostrę, czy siostra interesuje się piłką nożną. Powiem tak. Zaskoczyłem. Obecnie nie. Tak, zaskoczył mnie ksiądz. Krótko powiem, obecnie nie, aczkolwiek wszystkiego dobrego życzę. Wierzymy w naszą reprezentację. I kibicuję. Wierzymy w naszą reprezentację. To taki wątek sportowy, a to dlatego, że siostra ze sportem kiedyś miała bardzo dużo wspólnego, chociaż pewnie całkiem inna dziedzina sportowa. Jeszcze raz bardzo serdecznie siostrze dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za spotkania do tej pory. Moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję. Ja także Państwu życzę miłego weekendu, życzę dobrego czasu, dobrze przeżytego i wykorzystanego czasu, ale przede wszystkim otwarcia się na Boże Miłosierdzie i Bożą łaskę. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Krzysztof Świerczyński. Duszpasterski.pl. Audycja Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej. W każdy piątek po godzinie 20:00.